Ostatnio temat żołnierzy wyklętych budzi liczne kontrowersje i niepotrzebnie dzieli społeczeństwo, ale niewiele osób wie o kobietach, które w tamtym czasie były więzione tutaj, w Hordońskim więzieniu. Obok nas, obok tego więzienia widzimy bawiące się dzieci i zapewne wielu z nich nie zna takich nazwisk jak siostra Izabela, Zofia Łuszczkiewicz, jak Halina Sosnowska, jak nawet generał Zofia Zawadzka, pseudonim Zo, jak Danusia Mrzyk. To są między innymi te kobiety, które całkiem niewinnie i za wielką służbę ojczyźnie były tutaj więzione. W 1950 roku wiele z nich przewieziono z Mokotowa właśnie tutaj do Fordonu. I o nich sobie dzisiaj powiemy. Serdecznie zapraszam na dzisiejszy odcinek. Anna Mandrela, kanał Ryngraf. Jak zwykle zachęcam do tego, żeby subskrybować kanał, żeby było nas coraz więcej. I pamiętajcie, że kanał działa niezależnie, tylko dzięki Wam. Nie biorę żadnych pieniędzy rządowych ani z innych różnych funduszy. Wszystko to tylko dzięki Wam i dla Was. Jak wesprzeć kanał? Wszystkie informacje znajdziecie w opisie. A więcej informacji na temat tego, o czym mówię w dzisiejszym odcinku, znajdziecie w mojej książce Niezłomna Zakonnica, siostra Izabela. Książkę możecie kupić w sklepie AMDG. Link do sklepu w opisie. Więzienie powstało w połowie XIX wieku. Był to wtedy teren zaboru pruskiego. Od 1920 roku było to więzienie dla kobiet z wyrokami powyżej 3 lat. Natomiast Niemcy zaczęli używać tego więzienia w czasie II wojny światowej w 1940 roku. Przewinęło się przez nie wtedy ponad 6 tysięcy Polek. I zwykle były to kobiety związane z podziemną działalnością i zwykle były to kobiety, które po krótkim pobycie w Fordonie trafiały do obozów, albo KL Auschwitz, albo do obozu Ravensbrück. Niestety, po 1945 roku nadal więziono tutaj wiele polskich patriotek. W tym czasie nie znamy dokładnych danych, ale prawdopodobnie przez więzienie przeszło wtedy ponad 4 tysiące kobiet. Wiele z tych historii jest wciąż nieznanych. Odebrano nam życie, by nie powstała myśl niepodległa. Kneblowano nam usta, byśmy nie dali świadectwa. Siostra Izabela została tutaj przywieziona w 1950 roku. Wcześniej już 2 lata przebywała w więzieniu mokotowskim. Te warunki tutaj z jednej strony były lżejsze, ale wiemy, że to więzienie było również bardzo trudne. Kobiety nie wiedziały, gdzie zostaną przewiezione. Z ciężarówki wsadzono je do wagonu, pociągu. Również nie mogły wyglądać przez okna. Te okna były zasunięte, było im bardzo ciasno. Jedyna nowość to, że w toalecie pociągu było lustro i po długim pobycie więziennym kobiety były w szoku, gdy po raz pierwszy widziały swoje twarze w lustrze. W Fordonie więźniarki mogły pracować, mogły wykonywać drobne prace, dostawały różne za to drobne pieniądze, które mogły wydawać w sklepiku w więziennej kantynie i siostra Izabela jako zakonnica była w ten sposób szykanowana, że ona nie miała dostępu do pracy. Między innymi pisze o tym w listach do swojej matki. Posłuchajmy fragmentu jednego z tych listów. U mnie nic nowego. Nie pracuję i prawdopodobnie nie ma nadziei dla mnie na pracę, jako że jestem siostrą zakonną. Więzienie to cięższa rzecz niż na wolności wyobrażałam sobie, więc trzeba mieć dużo wiary w Boga, a wtedy nie grozi załamanie. Ja Bogu dzięki mam tę wiarę, więc nie buntuję się i to mnie trzyma. Co do zdrowia, to mam go coraz mniej oczywiście.
Dopóki były paczki, to jeszcze lepiej się czułam, bo zawsze było trochę witamin i dużo robiły. Obecnie już 4 zęby sama wyjęłam sobie z powodu awitaminozy. Ale proszę być spokojna, mamusiu, przy Bożej pomocy. Jakoś się to przetrzyma. Wiele z tych kobiet przeszło podobną drogę. Najpierw Mokotów, potem Fordon, potem więzienie w Inowrocławiu i na końcu znowu Fordon. Tym, którym udało się przetrwać, pozwolono często wyjść na wolność dopiero w 1956 roku. Siostra Izabela wyszła na wolność jedynie na taki urlop chorobowy w 1956 roku. Potem całkowicie ją zwolniono. Niestety długo nie pożyła. Zmarła rok później. W tak złym stanie było jej zdrowie. Więzienie w Inowrocławiu. Dlaczego przewieziono je z Fordonu do Inowrocławia, a potem znowu do Fordonu? O co tutaj chodziło? W pewnym momencie tutaj poszedł z góry rozkaz, aby te kobiety, które nie dały się jeszcze złamać, które nie dały się zindoktrynować, te, które wciąż były nieposłuszne, które zachowały swoją wiarę i swoje wartości, wysłać do nowo utworzonego więzienia izolacyjnego. Kobiety przebywały tam w celach pojedynczych, bez żadnego kontaktu ze światem więziennym, bez paczek, bez możliwości widzeń, bez jakichkolwiek rozmów. Próby komunikowania się z więźniarkami z cel obok poprzez stukanie były surowo karane. Siostra Izabela w takiej izolacji przeżyła 13 miesięcy. Nie załamała się, chociaż wiemy o przypadkach co najmniej 2 kobiet, które tych warunków nie wytrzymały, które w więzieniu w Inowrocławiu popełniły samobójstwo. Podobna droga, czyli Fordon, Inowrocław, potem Fordon, a wcześniej Mokotów, to była droga również Jadwigi Malkiewicz, siostry Adama Doboszyńskiego, która siostrę Izabelę poznała jeszcze, gdy obie były dziećmi. Podobna droga była wielu polskich patriotek, między innymi członkiń Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Haliny Sosnowskiej i Zofii Franio. A te kobiety już wcześniej wiedziały, jakie warunki są w Fordonie. Wiedziały o tym, że wiele kobiet jest do Fordonu wysyłanych. One zbierały meldunki na ten temat i prosiły o takie meldunki. Oto jeden z fragmentów ich raportów na temat Fordonu. Fordon, centralne więzienie kobiece, przeszło 500 politycznych. Napływają stale nowe transporty. Warunki bardzo ciężkie. Stosowane często karcery. Kilka dni nago. Przydzielenie do cel szpiclów. Odżywianie niedostateczne. Ciekawa informacja, o której również wspominam w książce. Jesteśmy 5 minut od więzienia fordońskiego i tutaj znajduje się do dzisiaj małe zgromadzenie sióstr Miłosierdzia Bożego, świętego Wincentego a Paulo, czyli sióstr Szarytek, czyli to jest właśnie to zgromadzenie, do którego należała siostra Izabela. W jednym z listów z Fordonu siostra Izabela skarżyła się, że dlaczego te siostry jej nie odwiedzą, a przecież są tak blisko. Rzadko niestety miała odwiedziny, czasami przyjeżdżały odwiedzić ją siostry z Krakowa, czasami również ktoś z rodziny. Zapewne te siostry w Fordonie nie wiedziały nawet, że siostra Izabela przebywa tutaj, a jeśli wiedziały, to być może obawiały się odwiedzić ją, obawiały się również szykan i represji. Z tego co wiemy, to właśnie w tamtym czasie władze odebrały tym siostrom przedszkole, które siostry prowadziły. Jak widzimy, dzisiaj również siostry prowadzą tutaj świetlice dla dzieci. Przed chwilą z jedną z sióstr miałam okazję chwilę rozmawiać i niestety siostry nie wiedzą tego, nad czym również zastanawiałam się w książce. Wiadomo, że to była powieść, więc w książce mam taką scenę, że już po wyjściu z więzienia w 56 roku, a to zwykle było tak nagle, nie informowano o tym rodziny, siostra Izabela swoje pierwsze kroki skierowała tutaj, do tego zgromadzenia, zanim wyjechała dalej w podróż do swojego zgromadzenia zakonnego i do swojej rodziny. Jak było naprawdę, tego niestety nie wiemy. Siostry tego nie pamiętają.
Siostra Izabela przez cały swój pobyt w więzieniu była pozbawiona uszalika, różańca, nie mogła przystępować do Komunii Świętej, nie było nabożeństw. Wszelkie próby modlitw życia religijnego były karane. Najlepszy przykład stanowi tutaj mało znana historia Danusi Mrzyk. Danusia Mrzyk to była młoda dziewczyna. Założyła antykomunistyczną organizację o nazwie Szarotka. Miała wtedy 19 lat. Została skazana i wyrok odbywała właśnie tutaj, w Fordonie. Podczas świąt Bożego Narodzenia Danusia oraz inne więźniarki śpiewały kolędy. Ale akurat Danusia za karę, za to śpiewanie kolęd została umieszczona w karcerze. Jak wiemy, była wtedy zima. Dziewczyna przeziębiła się, zachorowała i bardzo długo, mimo tego, że jej koleżanki z celi to zgłaszały, nie otrzymała żadnej pomocy lekarskiej. Ostatecznie, gdy było z nią już bardzo źle, została przewieziona do szpitala w Grudziądzu, gdzie zmarła. Barbara Otwinowska to była kobieta związana z grupą Witolda Pileckiego. Ona opisała historię kobiet więzionych w Fordonie w książce Zawołać po imieniu. Nie wiem niestety, czy ta książka jest jeszcze dostępna. Inna kobieta, Ruta Czaplińska, również warto poznać jej historię. Ona powiedziała, że różaniec był tym, co pomogło jej przetrwać ten trudny czas. Natomiast historię Barbary Otwinowskiej możecie poznać w mojej książce Kto zdradził Witolda Pileckiego, a historię wspomnianej tutaj siostry Izabeli, jak i Jadwigi Malkiewicz i w ogóle jak te życie w tych więzieniach wyglądało, co te kobiety przeszły i nie dały się złamać, o tym moja książka Niezłomna Zakonnica. Możecie ją kupić w różnych sklepach, ale również wspierając kanał, jak i z opcją dedykacji ze sklepu AMDG, link do sklepu w opisie, jak i również, jeśli się Wam to podobało, napiszcie koniecznie komentarz i jestem wdzięczna wszystkim, którzy ten kanał wspierają, czy to poprzez portal Buy Coffee, czy to poprzez numer konta, który zaraz się Wam wyświetli. Wszystkie inne opcje znajdziecie w opisie. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. I oczywiście dajcie znać, jeśli chcecie więcej takich programów. Poznaj niezwykłą historię życia siostry Izabeli Łuszczkiewicz, brutalnie torturowanej przez komunistów za pomoc polskiemu podziemiu. Niezłomna zakonnica. Książka dr Anny Mandrelli. Do nabycia w dobrych księgarniach.